Wszystko dla Bogusia. To jest ta pani? Ta wow, no. Jeszcze raz to? No jest, no jest. Widziałem ciekawą książkę i twarz tej książce. Czyja to książka była? Ale z książkami bardzo. Krystyna ma, o, schowała. Patrzę. Ale panie, tak podobne obydwie jesteście. 3 minuty. Pracujemy w tym samym miejscu. Ja na górze. Ja na górze. Przestaje? Lidia na parterze. No i kto z kim przestaje, takim się staje. No tak. Tak. Chciałbym tam być i fotkę zrobić. Boguś mi zdradzi to miejsce. Malby i wyobraźni. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie powitać, w szczególności Pana wiceburmistrza, przepraszam, stresuję się, wiceburmistrza Pana Piotra Kuncę oraz Panią Grażynę Dietrich z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach, która kiedyś była dyrektorem Centrum Kultury tutaj. Proszę, brawa. Autorem wystawy pod tytułem Słońce malowane jest pan Bogusław Solarz. Jest on rzeźbiarzem, rysownikiem, malarzem, który przyjechał do nas ze Strzelc Opolskich. Tak? No i dzięki jego uprzejmości możemy dzisiaj podziwiać te piękne prace. Bardzo panu dziękujemy. Pragnę zaznaczyć, że prace pana Bogusława były wystawiane w Europie, w różnych krajach, nie tylko w Polsce. Proszę o brawa. Macie o coś powiedzieć, tak? Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Pana burmistrza, tam wiadomo, również panią z Domu Kultury. Moich gości wszystkich witam serdecznie. Adama, Grażynę, no i wszystkich. Bardzo dziękuję za przyjęcie. Mówić mam teraz. Proszę. Moja wystawa jest troszeczkę przesunięta w terminie, bo pierwszy termin miał być wrzesień, no ale wiadomo, no nie pasowało mi to, bo było krótko akurat to po mojej właściwie tak samo plenerze, więc przesunąłem to na późniejszy okres. I czyli 6 grudnia, tak żeby trochę spacować może i z mojej żony urodzinami. A teraz tak pokrótce, tylko nadmienię w ogóle, jeśli będą pytania, to później. Zbiór tych moich prac to jest właściwie jakiś okres 3-4 lat oraz ostatnie, które właśnie były z pleneru mojego z Włoszech, pleneru tutaj, również indywidualne wypady do waszego miasta. To są te 3 obrazy tutaj, które widać. Stożka. Dopasowałem tak, jak właściwie dałem ten tytuł tej wystawy, czyli Słońce malowane. No bo w ogóle lubię kolor. Lubię kolor i opieram właśnie te swoje prace na, no właśnie na takim właśnie słonecznym atmosferze. Bo wtedy tym się wyrażam. W większości tych prac są wykonane w technice akwareli lub
tuszu. W tuszu prace są tutaj właściwie dwie na górze. Tu całkiem jak tuszem malowane. No i to jest właściwie to, co właściwie chciałem właściwie pokazać. A przebieg tych moich prac tutaj są, jest i przyroda, czyli pejzaże, również właściwie architektura związana w tych miejscach, co byłem, lub w tych to miejscach, które byliśmy jakimś tam wspólnie z rodziną, czy w ogóle ze znajomymi. I to właściwie szkicowałem, tam właściwie szkicownik, później może się każdy wpisać do niego. I no i to by było na tyle. Jeśli ktoś ma jakieś takie pytania, to bardzo serdecznie proszę zadawać jakieś pytania. Niech się nikt nie boi, proszę bardzo. To musisz mieć praktycznie, żeby malować? Może, no w zasadzie no trzeba mieć. Przynajmniej jak się już do domu przyjedzie przy wykańczaniu, to wtedy trzeba mieć natchnienie już później, bo pierwsze to się robi, jak to się mówi, z pierwszego rzutu coś się spodoba i człowiek szkicuje, że się jakąś robi fotografię, żeby zachować barwy. No i kończę przede wszystkim zawsze kończę w domu w pracowni. Nie? Tak to wygląda. Jak wygląda sprawa, że kiedy jakaś będzie sprawa? Nie, to teraz tak wracam od tacy do tacy jednostkowo. A raz to się wiąże z tym, że to zawiera trochę zdrowia, bo jednak rzeźba to jest dużo pyłu, dużo burzu. Ale na początku to była też malarstwo. No to jeszcze było na całkiem na początku i też była akwarela. Inna technika niż dzisiaj. Bo dzisiaj jednak się używa tej lekkości, się otrzymuje przede wszystkim właśnie, że więcej wody, mniej farby. Kiedyś było odwrotnie, więcej było farby, a mniej wody. Dlatego na przykład to jest całkowicie lekko malowane. To jest w ogóle nam no, zamoczony cały papier i nanosi się takimi tylko partiami. Tak samo jak ten obraz, czy nawet ten. Tu się powtarza to przy wielokrotnym nałożeniu na mokry obraz nałożenie farby. Akwarele. Używam tak farb, jak już mówiłem, białe noce, to są moje podstawowe farby. Linsol, druga farba, no mam jeszcze trzeci, który prawie już nie używam, bo są za bardzo cukierkowe. To tam gdzie są obrazki do kolorowania, to się nadają do tej farby. No i co jeszcze, jak jakieś może pytania, jeśli Państwo macie, to proszę bardzo. Albo może konkretnie, jeśli ktoś ci chcieli w ogóle wiedzieć. Bo występują tu i pejzaże, tam na przykład na samym końcu, i zwierzęta, na przykład, no nie wiem, jeśli chodzi na przykład tam o tego całego pawia, no zawsze jest ten paw taki kolorowy i taki zielony, jak mi się mówi, i tak go zrobię. U góry jest pejzaż, na przykład zimowy strzelec, to jest z zeszłego roku. Też przejeżdżałem na to tamte miejsce, słońce było akurat takie, tak to wyglądało, jak na tym namalowanym. Później tu są na przykład z Toskanii. Tych obrazów jest więcej z Toskanii, ale wybrałem tylko ten. Też były i tak samo w tuszu, nie? Tu są malowane. No to ja mam pytanie, można to kupować? Można to kupować, tylko nie teraz. Nie, bo teraz akurat jest Bernica. Można to kupować, oczywiście. Numer telefonu i tak dalej ma to pani Irenka i pani Czeszka. W razie czego, ktoś tam sobie wybrał, to tam to można skorzystać. Boguś, to też twoje? To też moje. No to filmujemy. To był zrobiony jeden obraz. Jeden taki długi, wąski, matkuszu. Ale wygląda mi ciekawie. Jeden go podzielę na trzy i powstanę ci to jest. Smaku narobiłeś i co? To trzeba mieć duszę. Tak, tylko że ja z jednego filmu wczoraj zrobiłem 25, no, bo od tego jest. Jeszcze jedno pytanko. Tutaj widzimy przede wszystkim przyrodę, czy architekturę, za wyjątkiem powiedzmy tego pawia. A czy malujesz też ludzi? Maluję też, maluję. Tylko że przeważnie z portretami to jest tak, że nie, robisz pod kogoś i od razu chodzi mi bardziej o portrety, czy na przykład bardziej tak, ze sportem związane z tym, pokażę co też lubicie, pokażę, na przykład samolot. Robię również. Bliźniaczki.
Prawie jesteśmy. W 4K. Czy ma pan jakiś swój ulubiony obraz? No. Czy jest on tutaj? Jest. A jednego już nie ma. To co, zabawimy się w zgadywankę, który to obraz? Już pokazałeś, który? To jest... To jest ta łoda rzucona na jezioro i zachód słońca. Nie? I wiele osób na niego łącznie ze mną wskazywało, że to jest to, że chciałbym to miejsce poznać, żeby sfotografować. No i ten cały ten zdjęcie. Trzeba być blisko kierownictwa, bo... Na wszelki wypadek się przyda. Z fotografii to znaczy komponuję, bo to jest właśnie taka impresja trochę, bo to nie jest tak, że identycznie odwalam wszystko jak na fotografii. Nigdy tak nie jest i nawet się nie staram tak oddać tego wszystkiego, co do szczegółów. Nie, ja już jestem właściwie, można powiedzieć, emerytem. Teraz coś takie moje, można powiedzieć, rozrywka i taki sens życia, nie? Po prostu lubię malować. A kiedy to się zaczęło? Zaczęło się, jak byłem tak. Zaczęło się wtedy. Ale w którym momencie poczułeś, że warto te twoje obrazy pokazać w szerszej publiczności? No, to trochę mi Adam pomógł. Bo to chodzi o to, że no to nie jest tak, że człowiek jest na tyle odważny, że zaraz wyciągnie płótno, czy tam wyciągnie arkusz i od razu będzie chciał pokazać. Nie, to musi trochę narastać. To nie jest tak samo. Nawet powiem... Zrobimy najazd na Adasia, że to jest ten Adas. To jest ten sprawca naszego Kogusia. No słuchajcie, to ja... 81-80 chryzantemy z tamtego okresu. No i tak popatrzyłem, dzisiaj wcale nie są takie złe. No. A wcześniej to malowałem oleje. Ale oleje to jest inne w ogóle malarstwo i inaczej się do tego podchodzi. Ten obraz to malowałeś dla mnie. No tak, to dla mnie. Ja zachowałam swoich archiwów. No. Ona wie lepiej. Do tej pory jest moją perełką. No tak, no. No, Krysia robi archiwum, ona zawsze wszystko wstrzyma. No nie wiem, no jakbyście coś jeszcze chcieli się dowiedzieć, to proszę bardzo. To jest najfajniejszy stół. Godzinie o wszystkich ludzi, że lubią słodyczy. Ale ja jak to kliczę. A ja ze słodyczy najlepsze śledzie. A ja ze bardzo słodyczy chętnie. Najlepsze śledzie. No to proszę. Oj, śledzie też, prawda? Śledzie też. Właśnie, że nie ma takiego, co można było tam konsumować. Ale tutaj nie ma takiego, co można konsumować. Ale tu mówią. Okej. Bez cukru, dzięki. A teraz zapraszam wszystkich. Grażynka też domu. Zapraszamy. Też domu. Zapraszamy. Nie, ja kiedyś mama opowie Maluszkowi, że był już filmowany. Aha, dobrze. Już mogę powiedzieć, jest też filmowany. Super, jak mama rozmawia. To jest dobre.
Mm-hmm.